Więc na początku marca otrzymałam telefon, że mogę zostać potencjalnym dawcą dla kogoś. Została do mnie wystosowana prośba, w której miałam wypełnić ankietę medyczną, żeby sprawdzić, bo tak naprawdę od momentu, kiedy ja się zarejestrowałam do momentu telefonu minęło 5 lat, więc różne rzeczy mogły się ze mną dziać. W momencie, kiedy wysyłam ankietę medyczną, tak naprawdę chyba 2 bądź 3 dni później dostałam informację, że jest ta zgodność, ta moja ankieta jest jak najbardziej odpowiednia. Zostało mi wyznaczony termin wizyty w Warszawie. Te wizyty były 2, tak jak już wspomniałam. Pierwsza była na początku kwietnia i to było zaproszenie mnie na takie badanie już bardziej szczegółowe, żeby sprawdzić, czy moje zdrowie jest naprawdę w dobrej kondycji. Natomiast w momencie, kiedy skończyłam tą ankietę, dosłownie parę dni, 2-3 dni po powrocie, kiedy już były wszystkie badania, poinformowano mnie, że przeszczep będzie zrobiony 3 tygodnie później, czyli ja na początku kwietnia byłam w Warszawie na badaniach, a tak naprawdę chyba 20 czy 23 już miałam termin pobrania szpiku pustego. A może Pani coś sobie powiedzieć? Co Pani robi teraz? Nie wiem, czy to nie będzie zbytnia reklama. Pracuję w jednej z większych zielonogórskich firm zajmujących się elektroniką. Nie było problemu z zwolnieniami w pracy? Chciałam dodać, że jeżeli chodzi o zwolnienia, to problemów nie było. Poza tym te zwolnienia są 100% płatne z racji tego, że jest to specjalna przesłanka ku temu. To nie jest 80%, tylko to jest 100%. I muszę powiedzieć, że spotkało się, jeżeli chodzi o ogrono współpracowników czy szefostwa, z jak najbardziej pozytywną reakcją i nie było problemu, żeby bo w wizycie w szpitalu miałam 2 tygodnie zwolnienia, nie było problemu żadnego, żebym mogła spokojnie na tym zwolnieniu być. Nie byłam wzywana ani do odpowiedzialności, ani nikt krzywo na mnie nie patrzył, więc jak najbardziej współpraca między mną a pracodawcą jak najpozorowa. Bo to pobranie było stależa kości biodrowej i tak. Ten czas rehabilitacji po pobraniu. Mówi się, że powinno osoba, która oddała stależa kości biodrowej, nie powinna przez 2 tygodnie jakoś się tak specjalnie obciążać. I dlatego też dostałam 2-tygodniowe zwolnienie, ale powiem Państwu tak, że jedyną rzeczą, która mnie bolała po tym przeszczepie szpiku kostnego, to było odrywanie wielkiego plastra z pleców. Taki właśnie miałam, a nie można tego było zrobić, jakoś tak namoczyć i delikatnie oderwać. Musieliśmy to robić na żywce. To była jedyna rzecz tak naprawdę, gdzie sprawiała, że czułam się dyskomfortowo. A czemu ten plaster na plecach Pani miała? To jest jednak otwarte rany były, tak? To jest malutkie, drobniutkie rany, a mimo wszystko poddane pod gdzieś tam zewnętrzne czynniki, więc ten plaster po prostu był taki, powiedziałabym, ochronny. W okolicach pupy, tak? W plecy? Tak. No, to jest ten okolicy krzyża, tak? Chodzi o to, żeby ludzie nie kojarzyli. Tak, dokładnie. To powiem Państwu tak, tak naprawdę każdy z nas wie, gdzie ma biodra z tyłu, tak? Ten talerz kości biodrowej. Jakbym miała teraz ocenić, to gdzieś jest 15 cm od kręgosłupa, więc nie ma możliwości, żeby podczas naszej nieobecności, że tak powiem, świadomości, podczas pobrania lekarze grzebali nam w kręgosłupie. A miała Pani wsparcie rodziny, czy oni raczej się obawiali? Jak najbardziej. I powiem Państwu, że ja na ten zabieg już finalny pojechałam ze swoim partnerem i muszę tutaj też dodać to, co mówił pan z fundacji, że wszelkie koszty zostały oddane bez problemu po 2 tygodniach. Przedstawiliśmy rachunki, mieliśmy hotel zapewniony i to też nie byle jaki. I wsparcie jak najbardziej i gdzieś tam wielki szacunek ze strony osób, które się ze mną stykały. Muszę też Państwu powiedzieć, że ja nie powiedziałam tego, ale ja gdzieś tam na swoim profilu na Facebooku to jest najlepsze miejsce, żeby promować takie idee, więc zrobiłam sobie zdjęcie z tym wielkim plastrem jeszcze w piżamie i gdzieś tam, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, ale są takie jakieś maści, które smarują lekarze po zabiegach. Zrobiłam, wrzuciłam na swoją tablicę do wiadomości wszystkich i po prostu głosiłam Ewangelię, że tak powiem. Naprawdę wszystkich zachęcam, bo to nic nie boli, a jak widać mam się całkowicie dobrze i można w ten sposób komuś pomóc. Zresztą powinniśmy się postawić też w sytuacji takiej, że kiedyś być może też będziemy potrzebować szpiku czy pomocy z jakiejś fundacji od kogoś innego, więc myślę, że to najważniej. Powiem szczerze, że nigdy w życiu nie czułam się bardziej potrzebna człowiekowi jak właśnie w tym momencie. Znajomi się zarejestrowali? Tak, jak najbardziej. Zresztą wszyscy, tylko były osoby, które nie wiedziały, ale po tej informacji ode mnie, po moich opowieściach, jak to się dzieje, że tak naprawdę krzywda się człowiekowi nie dzieje, a może tylko domu, większość moich znajomych jest zarejestrowana w fundacji. A co kiedyś stało, że Pani się zdecydowała? Co się stało? Powiem szczerze, że
że ja zarejestrowałam się za namową mojej koleżanki. Byłyśmy w Toruniu na jakimś tam większym evencie, akurat fundacja miała tam swój punkt, gdzie rejestrowali dawców. Ja mówię, chodź, pójdziemy,